Czekałem na taki model. Taki model jak Opel, bo na Oplu to się zawsze coś tam znajdzie. Tu jest. I to jest piękna. Piękna ruda. Nie ma co takich rzeczy zostawiać. Dobra, dobra, kiedyś tam się pojedzie, bo to zaraz poleci. I trzeba będzie jechać do blacharza, żeby to wycinał, spawiał, dorabiał. Nie wiadomo co cudował. Czasami nie ma reparaturek, trzeba kupić cały błotnik. Dlatego pokażę, w jaki sposób można to wyczyścić, zabezpieczyć. I daję wam gwarancję, że 3 lata to co najmniej na spokojnie będzie dalej jeździło i nic tu nie będzie wychodziło. Dlaczego gwarancja tylko 3 lata i aż 3 lata? Dlatego, że kiedyś tutaj spróbowałem sobie na... Właśnie panu zrobiłem na progu taką rdzę moim sposobem. Wyczyściłem to. Będę zaczynał od włosów murzyna. Później po kolei wam pokażę, jak to zrobić. I na razie jeździ 3 lata i jest wszystko ok. Szczotana. To są włosy murzyna na wiertarę. Można też kupić tarczę na kontuwę. Jest wyczyszczone. Ale tu coś jeszcze wam pokażę. To wygląda, że jest czyściutko. Ale to jeszcze nie jest czyściutko. Tutaj są wżery. O, teraz widać. Tutaj są wżery. Nie może być takich czarnych rzeczy, takich wżerów. Tu już jest to w słabym stanie. Nie wiem, czy to pobędzie, czy jednak za 3 lata trzeba będzie to ciąć. Troszkę się spóźniłeś. Trzeba było od razu po zimie przyjechać, a nie teraz. Dlatego teraz poprawię to tarczą na szlifierce. Do szlifowania. Taką tarczę. Jadę po tym jeszcze raz, żeby to dodrzeć. Całą tą rdzę wywalić. Najlepiej byłoby użyć do tego piaskarki. Ale pokażę, że może da się bez piaskowania. No i lecimy dalej. Najpierw były włosy murzyna, później zwykła tarcza do szlifowania, żeby to wszystko wydrzeć. No i teraz użyłem rozpuszczalnika. Umyłem to, odtuściłem. Jest czyściutko, jest ładnie. Kolejnym etapem Brunox. Smaruję to Brunoxem i zostawiam, żeby sobie wyschło. Ogólnie Opel jest w bardzo dobrej kondycji, jest zakonserwowany. Konserwację mu robiłem osobiście 2 lata temu. Pamiętam, że tutaj 2 dni spędziłem na darciu rdzy. Ale widać, bardzo ładnie się to trzyma. Oczywiście też używałem i odrdzewiacza, i podkładu. Na koniec konserwacja. Tutaj już zaczyna nam działać odrdzewiacz. Niech to sobie schnie. Następnie będę nakładał farbę reaktywną na rdzę Corizon, popularnie zwany. Jest też Corina, nie będę się wypowiadał, nie wiem, bo nie używałem. Używam tego i jak na razie bardzo dobrze mi się to spisuje. Odrdzewiacz bardzo ładnie zadziałał, już wyschło. Pora na podkład reaktywny. Nie polecam po tym podkładzie nakładać jeszcze epoksydu, bo to nam wszystko popierdzieli. Ok, zrobione. I znowu czekamy, aż wyschnie. Klient w tym przypadku nie był wymagający, jemu wystarczyło pomalowanie pędzelkiem, ale nie róbmy. Tak wyszło całkiem nieźle, jest zabezpieczone, na razie będzie jeździł.